Dobrze, moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak narysować wspaniałe, niepowtarzalne, oryginalne, zapierające dech w piersiach trasy rowerowe. Trasy rowerowe skrojone pod gravele. No i co? Będziemy używać komuta. Już włączam nagrywanie. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać na obrazie. Używam komuta, dlatego że używam komuta. 101 tras mam już narysowanych na komucie. Jakąś część jeszcze pewnie usuwałem, więc pewnie będzie tego trochę więcej. Ale oczywiście no, trochę inaczej wygląda, jeżeli się rysuje trasę wokół domu, trochę inaczej na wyjeździe, trochę inaczej pętla, trochę inaczej od punktu A do punktu B. Więc postaram się w miarę, żeby to było jakoś uniwersalnie przedstawione, rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Zatem komut, program, który od niedawna jest w języku polskim, co też jest, jeszcze trochę się tutaj gubię w tym, ale już wam pokazuję, już wam prezentuję. Nie wiem, czy to ja to się nagrywa w ogóle? Weźmy sobie mapę, kurde, będzie mi tu zawieszać się, to wszystko wolno chodzi. No nieważne, weźmy sobie, powiedzmy, na przykład chcemy przeeksplorować Kaszuby, a punktem startu niech będzie Bydgoszcz. Bydgoszcz, dobre miejsce wylotowe, Bydgoszcz. Bydgoszcz główna. Robimy sobie zacznij tutaj. I powiedzmy, wybieramy sobie dowolny punkt, gdzieś najbardziej oddalone miejsce, w którym chcielibyśmy gdzieś tam dojechać. Na razie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, byle żeby to był jakiś punkt odniesienia. Dajmy na to Kartuzy, gdzieś tu w okolice, powiedzmy, Łapalic. Wybierz jako miejsce docelowe. Mamy punkt A, mamy punkt B. Tutaj sobie wybieramy kolarstwo szutrowe. Pojawiła nam się trasa, która nie jest niczym specjalnym na ten moment. Coś, na co będziemy zwracać uwagę. Tutaj mamy na przykład rodzaje nawierzchni. Na ten moment, jak widzicie, 73% to jest asfalt, czyli nic specjalnego. Jak sobie wybierzemy zamiast kolorstwa szutrowego na przykład MTB, to ta trasa nam się zmieni i się okaże, że asfaltu mamy raptem 6%. Kolarstwa MTB do tras gravelowych absolutnie wam nie polecam. Będzie to męczarnia, będą to krzaki, jakieś nieprzejezdne drogi, pola, więc zdecydowanie bazą będzie kolarstwo szutrowe. Natomiast no, to jest tylko baza, w której będziemy rzeźbić. No nie może być tak, że 73% oczywiście trasy prowadzi po asfalcie, więc to jest jako taka baza. Mamy jakiś punkt odniesienia. No i teraz, co nas interesuje najbardziej? Takie punkciki, wszystkie, które są zaznaczone na czerwono, bądź też takie zielone kropeczki, są to wszystkiego rodzaju atrakcje dodane przez użytkowników. No i tak sobie można prześledzić po kolei od punktu do punktu. Tu mamy oznaczenia, co tam ciekawego się kryje w danej okolicy. Na przykład stajnia, fiord. Tu mamy jakieś tam coś, nie wiadomo, wichrowe wzgórze Chmielne. Tu pewnie jakiś będzie punkt widokowy. I tak sobie na tej naszej, wzdłuż naszej trasy będziemy zaznaczać po kolei. O, spójrzcie, na przykład mamy tutaj cudowna trasa wśród drzew. I teraz klikamy sobie dodaj do trasy, dodajemy i już nas tutaj przez całą tą, ten fragment, który był zaznaczony jako atrakcja, trasa będzie nas prowadzić. Tu oczywiście trzeba sobie zaznaczyć w obie strony, żeby to była pętla i już jako taka pętla nam się tworzy. No i taka trochę to jest monotonna, trochę dłubanina w tych mapach, no ale warto przysiąść, warto posiedzieć, warto sobie popatrzeć. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę sobie wyszukać jakieś atrakcji w Google'ach i no to też jak sobie tu wpiszę w wyszukiwarce, to te wszystkie atrakcje będą się pojawiać. Tutaj jeszcze mamy taką opcję, cykamy sobie tak. Atrakcje to są te highlights, czyli te wszystkie punkciki, które nas są najbardziej interesujące. Poza tym mamy całą masę różnych punktów, które warto sobie pozaznaczać. Na przykład, jeżeli ktoś planuje na polu namiotowym spać, klikamy sobie pole namiotowe. Jedzenie i picie, na przykład sobie klikamy plaże, baseny, parkingi, jeżeli to ktoś musi dojechać, fontanny, toalety publiczne, cała masa punktów. Dość mocno to jest rozbudowane, bardzo szczegółowo, fajnie opisane. Sklepy gdzieś jeszcze były, sobie zaznaczymy sklepy, bo punkty ładowania rowerów są na przykład sklepy, na przykład sobie zaznaczmy. I co byśmy jeszcze chcieli? Jakieś jedzonko. Jedzonko mamy zaznaczone. Tak więc na mapie tych punktów nam się porobiło coraz to więcej. To są różne poznaczone sklepy, żabki nawet, nie żabki, biedronki, wszystko co potrzebne. No i tak sobie teraz, to możemy się tego pozbyć.
Teraz sobie po prostu trzeba tą mapę przeszukiwać w poszukiwaniu rur. Tu mamy bardzo stromy podjazd. Tu mamy jakieś pole kempingowe. Tutaj coś mieliśmy. Wichrowe wzgórze, ładny widok, więc dodajemy sobie do trasy, żeby ta pętelka nas przez ten wichrowy widok prowadziła. Co my tutaj mamy dalej? Tutaj na przykład mamy betonowa droga i wiejskie psy. To może jednak coś, co warto byłoby uniknąć. Jedźmy sobie dalej, oddalmy sobie trochę mapę, zobaczmy, gdzie są jakieś jeziorka. Przy jeziorkach wiadomo, zawsze coś się dzieje. O, tu zobaczcie, tu mamy jezioro Ostrzyckie. Jakaś trasa zaznaczona. Jak sobie klikniemy, to prawdopodobnie pokażą nam się różne zdjęcia, które są mniej lub bardziej atrakcyjne. Można sobie przejrzeć, sprawdzić, czy warto. No tutaj może akurat ta nie przykuwa mojej uwagi, tym bardziej, że jest asfaltowa. No ale jedźmy sobie dalej. Tutaj mamy, o, cała masa kropek. Co tu jest? Jest wieżyca, czyli najwyższy punkt na Kaszubach. Oczywiście absolutna konieczność. Jeżeli jesteśmy na Kaszubach, musimy wieżycę sobie zaznaczyć. No i tak punkt po punkcie, kilka takich punktów, które nam wpadną w oko, warto sobie pozaznaczać, które chcielibyśmy przejechać. No tutaj, no chwilę czasu to zajmuje oczywiście, to nie jest tak, że taką trasę rysuje się w 3 minuty, ale ja to sobie czasami kilka razy lubię usiąść, posiedzieć, popatrzeć, pogrzebać i czasami nawet kilometr po kilometrze przejechać. Tutaj na przykład, o, jest większy jakiś zielony obszar, na przykład zobaczmy. Czasami jest fajna trasa, droga Wojta Konarzyny, tutaj coś, popatrzmy, Bartek Wielki, tutaj może coś, hotel Przystań. Czasami są takie po prostu tylko i wyłącznie zdjęcia pokazane z samą trasą, tu na przykład byśmy mogli sobie to spokojnie dodać do trasy. O, i widzicie, już mamy taką jakąś pętelkę i no tutaj się nam zrobiło zbyt wąsko. O, tutaj mamy przecież całą masę. Widzimy pola namiotowe, widzimy jakieś lewiatan, na przykład sklep. Wchodząc sobie bliżej. O, tutaj dodamy sobie trasy, ładny szuterek na przykład, żeby tę drogę nas prowadziła. Dawny most kolejowy, proszę bardzo, dawny most kolejowy. Tu bardzo fajnie. Puśćmy sobie tędy traskę. I tutaj, no i tak po prostu to działa. Co tu mamy? Komorowo, ok. Tutaj są jakieś single przy Komorowie. Spacer z linii brzegowej kanału latarnego. Tutaj mamy ścieżkę rowerową na przykład. Tutaj coś mamy, jakiś piasek, może niekoniecznie. Ale już widzimy, już nam się pętelka zrobiła. Więc nie pokrywają nam się trasy. No oczywiście i teraz sobie zerkamy na dół. Asfaltu jest 64%, czyli nadal zdecydowanie za dużo. I teraz jak sobie oddalimy mapę, tutaj możemy sobie zobaczyć, gdzie ten asfalt się znajduje. Tak, tutaj zdecydowanie długi pas asfaltowy. Spójrzmy tutaj, może coś ciekawego. Tu jakaś fajna szutrowa droga, można tutaj przerzucić tą trasę. O, tu nam się złączyło, już widzicie, ale to niepotrzebnie. Może jednak cofniemy. No to i tu na przykład, jeżeli nie chcielibyśmy wracać w tą z powrotem, to można sobie po prostu przytrzymać guziczek, tutaj przerzucić. O, tak żeby tutaj ładnie nam wszystko grało. No i takie to jest dłubanie, zaznaczanie po kolei, przeglądanie tych punktów po punkcie. Tutaj coś mamy ciekawego. Takie może mniej przyjazne tematy. Tutaj mamy coś. Rezerwa przyrody Ostrzycki Las, cały szlak zaznaczony. O, proszę bardzo, tutaj jaki fajny fragmencik widokowy, bierzemy go. Czy nam to dorzucić do trasy? No i na takiej zasadzie możemy sobie tutaj różne punkty dodawać. Tutaj na mapie nam się pokazują te wszystkie nasze punkty, które dodaliśmy do trasy. Stroma droga pod górę. Na przykład są ostrzeżenia o bardzo stromym podjeździe, jak widzimy tutaj pod wieżycę. Są informacje na temat przeprawy promowej. Jeżeli jest, warto sprawdzić, czy jest płatna, czy niepłatna, w jakiej godzinie kursuje. To wszystko nam się również tu będzie pokazywać w takim dodatkowym polu, gdzie mamy na przykład, o, bardzo stromy podjazd, schody na trasie, na którym kilometrze. Jak na przykład sobie klikniemy, to nas od razu przeniesie w miejsce, w którym ta dana rzecz się znajduje. No i tutaj, o, 64% nadal asfaltu, zdecydowanie za dużo, więc tutaj mamy tutaj asfalt. Gdzie jest ten asfalt, można sobie, ja wam też pokażę, jak to działa. O, na
przykład tu nam się poświetla. I po punkcie możemy sobie przechodzić po trasę i będzie nam się podświetlało, że to są wszystko fragmenty asfaltowe, więc można sobie, jeśli jest taka możliwość, nie zawsze jest, ale na przykład poprzesuwać gdzieś w bok. O, tu jakaś główna droga nawet. I tak sobie sprawdzając po kolei, o, tu mamy asfalt. No fajnie, jeżeli byłyby jakieś zdjęcia, to wtedy wiadomo, że to są ciekawe trasy i warto tam ten asfalt omijać, ale jeżeli jest... O, i tutaj sobie tak zaznaczamy, tu widzimy dużo asfaltowej drogi, co niekoniecznie jest naj... Tu możemy sobie to tak przerzucić, żeby nas tutaj ciągnęło. I tutaj sobie damy. Tutaj coś jest. Jakieś punkciki ciekawe. Można dać sobie i tutaj. I tak będzie nam tego asfaltu tutaj znikać. Już mamy 59%. I tak punkt po punkcie można sobie przeglądać, patrzeć, dopasowywać. O, tutaj coś było fajnego. Jakiś szuterek. Tu mamy leśne widoki na przykład. Pykamy to, dodaj do trasy. O, teraz nam tak zcięło, ale... A, bo tu nie ma przejazdu. Jeżeli na przykład gdzieś na około 150 km powiedzmy, chcielibyśmy sobie poszukać jakieś jedzonko i je również zaznaczyć do trasy, no to tutaj na przykład, o, tutaj znajdziemy restaurację pod Żurawiem, dodajemy sobie do trasy strategiczne miejsce, żeby powiedzmy mieć jakieś jedzonko. I jak zobaczycie, znowu ta pod Żurawiem nam się opcja pojawi. Jeżeli chcielibyśmy na... Tutaj można przerzucić na przykład zdecydowanie taką drogą. No i tak to mniej więcej wygląda, tak na tym ta zabawa polega, żeby sobie to dostosowywać do własnych potrzeb. Czym więcej tych punktów naznaczymy, tym więcej ta cała nasza tutaj mapa nam się... 59, o, za dużo. No ale takim sposobem można sobie to modyfikować. Jeżeli sobie trasę zapiszemy, to mamy tutaj taki jakby racebook, czyli wszystkie informacje po kolei, kilometr po kilometrze rozpisane, co na którym kilometrze się znajduje. Dworzec Bydgoszcz, 147 restauracja pod drzewem, 157 cudowna trasa wśród drzew, 165 wystawa graffiti, 169 wzgórze Chmielno i taka ściągawka Szczyt Wieżyca, 190, 228 leśne widoki, 309 dawny most kolejowy. Mamy opis całej naszej trasy, jak to wygląda, jest mapka, jest profil wysokościowy, mamy opisane utwardzone, nieutwardzone, nawet mamy informację, ile jest kostki brukowej na całej trasie, są ścieżki rowerowe, 66 km, nawet mamy pogodę na 3 dni do przodu. Więc tak to można sobie fajnie, miło z traski układać. Ja sobie wejdę w jakieś zaplanowane, może gotowe, na którym już chwilę czasu spędziłem, a mamy zaznaczone, że jest prom z takich gravel Puszcza Notecka, na przykład Bydgoszcz. O, to jest jakaś trasa, którą sobie robiłem. Bydgoszcz Poznań, chyba 270 km również. Jakieś pozaznaczane ciekawe miejsca, szuterki, nie szuterki. O, spójrzcie, tutaj mamy 36% asfaltu. Ja się trzymam zawsze reguły, żeby asfaltu było poniżej 40%. 30-40% asfaltu to jest najbardziej optymalne do takiej płynności, przejazdności, na takiego w miarę szybkiej trasy, która jest no, najbardziej przyjemna taka do jazdy. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jak macie pytania, to pytajcie. Nie macie pytań, to nie pytajcie.